Będziemy mówić o historii na filmie, ale do historii już przeszła rozbudowa światowida. Proszę nam przypomnieć, cóż nowego zyskaliśmy, bo przecież to trwało trochę i kosztowało sporo. Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle serdecznie witam w światowidzie. Światowidzie moglibyśmy powiedzieć od nowa, dlatego że cała infrastruktura światowida zmieniła swoje oblicze. Pamiętam, jak w grudniu zeszłego roku tworzyliśmy taki program obchodów 60-lecia światowidzia, gdzie również inaugurowaliśmy te obchody wystawą fotografii zebranych w naszym archiwum lub przyniesione przez Elblążan. I to był początek. Należało również spiąć te obchody i poprzez rozmowę z Juliuszem Markiem, autorem właściwie wszystkich prezentacji filmowych na dużym ekranie, udało się jakby domówić, że to będzie zamykało obchody nasze 60-lecia. Tak się udało. Chcemy pokazać, że to miejsce, które w 62 roku zostało oddane do użytku dla mieszkańców, pełni swoje funkcje od samego początku, po dzień dzisiejszy, gdzie Elblążanie chcą się spotykać, gdzie Elblążanie chętnie odwiedzają, gdzie przyprowadzają dzieci, edukują się dla kultury, czy z kulturą. To, co się udało chyba zostawić, o co walczyliśmy przy projektowaniu, to, żeby światowid był takim miejscem połączenia historii. Zobaczymy dwa filmy. Pierwszy to Polska Kronika Filmowa z roku 1963, a więc 59 lat temu, ale dotyczy wydarzeń z listopada 62 roku, czyli dokładnie 60 lat temu, kiedy to otworzono ten obiekt, Elbląski Dom Kultury imienia Kazimierza Jagiellończyka, króla Kazimierza Jagiellończyka, na przyplacu Kazimierza Jagiellończyka, bo ten plac powstawał równolegle. I to jest dokument czasów, Polska Kronika Filmowa. Przez 50 lat towarzyszyła każdemu seansowi kinowemu w Polsce. Przed każdym filmem wyświetlana była Polska Kronika Filmowa. W szybko rozbudowującym się Elblągu od jesieni działa nowy dom kultury z salą kinową na 500 miejsc. Się ta budowa przez 7 lat, ale wreszcie mieszkańcy Elbląga mogą podziwiać nowy ośrodek. Pracują już sekcje rytmiki, tańca, gimnastyki. Sala sportowa służy na co dzień młodzieży i klubom, ale oglądać będzie także prawdziwe mecze. W salach klubowych przy bilardzie, szachach i grach sportowych jest już ciasno i tłoczno. Brydżyści zdążyli zorganizować kilka turniejów cieszących się dużą frekwencją wśród graczy i kibiców. Czynna jest również kawiarnia klubowa, gdzie łatwo spotkać znajomych, ale bardzo trudno o wolny stolik. Drugi film to będzie film o światowidzie, zrealizowany 10 lat temu. Jego atrybutem wielkim jest to, że miejscu tym opowiadają ludzie, którzy już odeszli, których już dziś nie ma, a którzy no, tu spędzali swoje najlepsze czasy, najlepsze lata. Poznali się, zakochali, prowadzili tu swoje życie towarzyskie, realizowali się artystycznie. Profesor Józef Chmiel z zaciekawieniem ogląda wnętrze obiektu, który projektował kilkadziesiąt lat wcześniej. Aranżacja dolnego holu była zmieniana, ale zarówno tu, jak i na wyższych kondygnacjach oko architekta wciąż odnajduje to, co się nie zmieniło. Dolny hol Ośrodka Kultury jest nieodłącznie związany z działalnością Kina Światowid.
Spotykamy grupę słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Braniewa. Nie wiem, czy Pani to zainteresuje, ale to jest Pan profesor, który zaprojektował kilkadziesiąt lat temu ten budynek. O, jak dawno? Dawne nie ma. Bardzo niewiele udało mi się znaleźć, ale jest, to była akwarela, nie jest ona w kolorach tego obiektu. Takie były robione akwarele tego obiektu, pierwotnie w okresie socjalizmu. Taka była, i teraz tu ciekawa, taka makieta była wykonana tego obiektu. Towarzyszyć będzie temu opowieść o historii światowida, o historii Elbląga i o historii nas, Elblążan, którzy, no chyba nie ma Elblążanina, który by tu nie był. Chyba, że wczoraj się urodził. Elbląski Dom Kultury imienia Kazimierza Jagiellończyka został otwarty w 1962 roku. Dysponował salami zebrań, telewizyjną, brydżową i kawiarnią. Było kino i sala sportowa. Mury szybko wypełniły się mieszkańcami, którzy chcieli poza domem w ciekawy sposób spędzić czas wolny od nauki i pracy. W 1963 roku działały już sekcje filmowa, fotograficzna, modelarstwa, wychowania technicznego. Było 6 zespołów – muzyczny, taneczny, plastyczny, rytmiki dziecięcej, teatr poezji i teatr kukiełkowy. Zespoły, sekcje i kluby grupowały około 500 osób. Odbywały się prelekcje i wykłady popularno-naukowe, pokazy filmów oświatowych połączone z odczytami, wieczory i spotkania autorskie oraz bardzo popularne zabawy taneczne w soboty i niedzielę. Czynna była biblioteka i były kursy językowe rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego.